Dzień dobry. Dzisiaj temat: dlaczego Boga nie można widzieć? Takie pytanie zadaliście. Postaram się króciutko na nie odpowiedzieć. Dlaczego Boga nie można widzieć? Więc zasada jest taka, że wiemy z Biblii, że pierwsi ludzie stworzeni przez Boga, tak jak czytamy w Słowie Bożym o imieniu Adam i Ewa, żyli we wspólnocie z Bogiem. Stali przed nim twarzą w twarz i nie było tutaj żadnych barier między człowiekiem a Bogiem. Niestety, poprzez grzech, który też nazywamy w teologii grzechem pierworodnym, to przez ten grzech człowiek rozstał się z Bogiem. I tak skończyła się ta pierwotna wspólnota między Bogiem a człowiekiem, między człowiekiem a Bogiem. Jest to spowodowane tym, że Bóg jest święty i Bóg nienawidzi jakiegokolwiek grzechu. Tutaj taki cytat z Nowego Testamentu, z 1 Tymoteusza 6:16 możemy wziąć pod uwagę. Jest tutaj o Panu Jezusie jako o Bogu powiedziane, że On, jedyny mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną, którego żaden z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć. Też Jana 3:13, że Syn Człowieczy, który jest w niebie. Więc mamy jednoznaczne świadectwo Pisma, że Bóg nie może mieć żadnej społeczności z grzechem. I tutaj dlatego nie możemy teraz Boga widzieć, nie możemy Boga oglądać, z tego powodu, że pomiędzy nami a Nim jest grzech. Gdyby doszło do takiego spotkania, to prawdopodobnie skończyłoby to się źle dla grzesznika. I tutaj nie ma żadnej możliwości, żeby można było Boga oglądać naturalnymi oczami. I czy to tak zawsze będzie? No, jest pewna grupa osób, do której ja należę, czyli osoby, które uwierzyły w Pana Jezusa Chrystusa, osoby, które narodziły się na nowo, i my będziemy oglądać Boga twarzą w twarz w niebie. I ty też możesz do tej grupy się zaliczyć. Wystarczy, że przyjdziesz do Pana Jezusa, uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony raz na zawsze, bo zbawienie jest nieutracalne. I też po pewnym czasie albo Pan Jezus zdąży i weźmie cię do nieba żywcem, do nieba, i to się nazywa pochwycenie. Mamy to opisane w Ewangelii Jana 14, rozdział od 1 do 3. Mamy to opisane w 1 Tesaloniczan 4, 13, 18 i wielu innych miejscach, 1 Koryntian 15. I Pan Jezus weźmie nas do siebie, abyśmy gdzie On jest i my byli. I będziemy wtedy oglądać twarzą w twarz Boga. Albo śmierć fizyczna złoży cię do grobu. I wtedy w czasie pochwycenia będziesz też zabrany, bo będziesz z tego grobu wskrzeszony, w zasadzie też żywcem wzięty do nieba. Więc tutaj nic straconego. Możesz oglądać Boga twarzą w twarz, jeśli przez Pana Jezusa przyjdziesz do Boga z pokutą, w pokucie wyznasz swoje grzechy. Pokuta, czyli zrozumienie tego, że jesteś grzesznikiem, a Bóg jest święty. I że bez ofiary Pana Jezusa Chrystusa trafisz na wieczne potępienie do jeziora ognia i siarki, na które w pełni zasłużyłeś. Zasłużyłeś na to, by być dręczonym dniem i nocą na wieki wieków w piekle. I Pan Jezus Chrystus umarł za Twoje wszystkie grzechy. Jeśli do Niego przyjdziesz z wiarą, to On te Twoje grzechy zgładzi. I teraz, jeżeli widzimy ten 1 Tymoteusza 6:16, jedyny mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną, której go żaden z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć. Inne miejsce, które mówi, że możesz zacząć widzieć Boga, jeśli przyjdziesz do Boga przez Pana Jezusa Chrystusa, to jest Ewangelia Jana 14, rozdział 6, werset. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie, to powiedział Pan Jezus Chrystus. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Możesz przez Pana Jezusa Chrystusa przyjść do poznania Boga i Bóg chętnie cię wtedy przyjmie i Boga będziesz w swoim czasie wtedy oglądał twarzą w twarz. Do zobaczenia u Boga, jeśli faktycznie pojednasz się z Bogiem przez Pana Jezusa Chrystusa, to się tam
spotkamy i będziemy cieszyć się całą wieczność, będąc z Bogiem i widząc Go twarzą w twarz.